Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 50. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Mamy dziś mały jubileusz, 50. dzień wspólnej przygody podróżowania przez stronicę Biblii. Chcemy, aby dla wierzących był to czas pogłębiania więzi z Bogiem, a dla niewierzących lub wątpiących okazja do poznania samego siebie oraz księgi, która jest od wieków światowym bestsellerem. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 34, werset od 2 do 11. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie. Na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu. Niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana. Imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego. Promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. Możni zubożeli i zaznali głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Kolejne dwa rozdziały Księgi Liczb, 17 i 18, łączą w sobie elementy narracji z przepisami prawa i teologią. W kontekście buntu przeciwko kapłaństwu Arona, o którym czytaliśmy wczoraj, dziś przeczytamy o świętości jego posługi. Tamten bunt był proroctwem zapowiadającym bunt kapłanów przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi, Jezusowi Chrystusowi. Kapłaństwo Chrystusa jest nieporównywalnie bardziej wzniosłe i święte od kapłaństwa Arona i jego synów. Rzekł Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Eleazarowi, synowi kapłana Aarona, niech zbierze kadzielnicę z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci w pewnym oddaleniu. Ponieważ zostały poświęcone kadzielnice tych mężów, którzy życiem przypłacili swoje występki, należy je przekuć na cienkie blachy, na pokrywę ołtarza. Skoro złożono je Panu w ofierze, są poświęcone. Teraz niech będą dla Izraelitów znakiem. Pozbierał więc kapłan Eleazar miedziane kadzielnice, które przynieśli ci, co zostali spaleni, i ukuto z nich pokrywę na ołtarz. Jest to przypomnienie dla Izraelitów, by nikt niepowołany, kto nie należy do potomstwa Aarona, nie ważył się zbliżać celem spalenia kadzidła przed Panem, aby nie stało się z nim to, co stało się z Korachem i jego zgrają, a co mu oznajmił Pan przez Mojżesza. A nazajutrz szemrała cała społeczność Izraelitów przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: Wy wytraciliście lud Pana. Gdy się całe zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku namiotowi spotkania. Wtedy obłok okrył namiot i ujrzeli chwałę Pana. Mojżesz zaś i Aaron przyszli przed namiot spotkania. Rzekł Pan do Mojżesza: Oddalcie się od tej społeczności, bo chcę ich wytracić w jednej chwili. Oni zaś upadli na twarze. I rzekł Mojżesz do Aarona: Weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła, a idź prędko do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Pan się rozgniewał i już zaczyna się plaga. Wziął więc Aaron kadzielnicę, jak mu przykazał Mojżesz, i pobiegł między lud, gdzie już się rozpoczęła plaga. Nałożył kadzidło i dokonał obrzędu przebłagania nad ludem. Stanął następnie pomiędzy umarłymi i żywymi, a plaga ustała. A tych, którzy zginęli, było 14 700, oprócz zmarłych z powodu Koracha.
Potem wrócił Aaron do Mojżesza u wejścia do namiotu spotkania i ustała plaga. Powiedział znowu Pan do Mojżesza: przemów do Izraelitów i weź od nich po lasce od każdego pokolenia, od wszystkich książąt pokoleń, razem lasek 12. Wypisz imię każdego na jego lasce, a na lasce Lewitów wypisz imię Aarona. Ma wypaść po jednej lasce na wodza poszczególnych pokoleń. Połóż je w namiocie spotkania przed Arką Świadectwa, gdzie się z Tobą spotykam. Laska męża, którego obrałem, zakwitnie i uciszę szemranie Izraelitów, które się podniosło przeciwko Wam. I oznajmił to Mojżesz Izraelitom. Dali mu więc wszyscy ich książęta po lasce, także wypadła jedna laska na księcia z każdego pokolenia, razem więc 12 lasek. Pośród nich była również laska Aarona. Mojżesz położył laski przed Panem w namiocie spotkania. Gdy następnego poranka Mojżesz wszedł do namiotu spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego. Wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały. Następnie Mojżesz wyniósł wszystkie laski od Pana do wszystkich Izraelitów. Zobaczyli i każdy odebrał swoją laskę. A Pan rzekł do Mojżesza: połóż laskę Aarona z powrotem przed Arką Świadectwa, by się przechowała jako znak przeciw zbuntowanym. Zakończ w ten sposób ich szemranie przede mną, aby nie poginęli. I uczynił tak Mojżesz, postępując według nakazu Pana. Zawołali znów Izraelici do Mojżesza: oto giniemy, jesteśmy zgubieni, wszyscy jesteśmy straceni. Ktokolwiek się zbliży do przybytku Pana, tak, kto tylko się zbliży, umiera. Czyż wyginiemy doszczętnie? Wtedy Pan rzekł do Aarona: ty, synowie twoi i ród twego ojca będziecie odpowiadać za winy popełnione w przybytku. Ty i synowie twoi będziecie odpowiadać za winy waszego kapłaństwa. Niech również bracia twoi, pokolenie Lewiego, szczep twego ojca, przyjdą i przyłączą się do ciebie, a pomagają tobie i synom twoim w służbie przed namiotem spotkania. Zatroszczą się o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprzętów świętych i do ołtarza nie mogą się zbliżyć. W przeciwnym razie zginą tak oni, jak i wy. Mają być przy tobie i winni się troszczyć o wszystko, co dotyczy namiotu spotkania, o całą służbę w przybytku. Ale żaden niepowołany niech się do was nie zbliża. Wy podejmiecie staranie o przybytek i troskę o ołtarz, aby znów nie powstał gniew przeciw Izraelitom. Oto ja wziąłem waszych braci, Lewitów, spośród synów Izraela, jako dar za was, jako oddanych Panu, aby pełnili służbę w namiocie spotkania. Ty zaś wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzegać służby kapłańskiej w tym wszystkim, co dotyczy ołtarza i miejsca za zasłoną. Obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się kto niepowołany zbliży, umrze. Mówił dalej Pan do Aarona: ja oddaję ci dary odłożone dla mnie. Ze wszystkich świętych darów Izraela daję tobie i synom twoim jako należność wiekuistą na mocy namaszczenia. Te z darów najświętszych, o ile nie zostaną spalone, przypadną tobie. Dary ofiarne przy wszystkich ofiarach pokarmowych, ofiarach przebłagania i zadośćuczynienia, które mi przynoszą. Jako rzeczy najświętsze będą należeć do ciebie i synów twoich. W miejscu najświętszym będziesz je spożywać. Tylko mężczyźni mogą to jeść. Będziesz to uważał za święte. Tobie przypadną dary ofiarne wszystkich składanych gestem kołysania ofiar Izraelitów. Daję je tobie, synom twoim i córkom jako należność wiekuistą. Ktokolwiek z twojej rodziny jest czysty, może je spożywać. Daję ci wszystko, co najlepsze z oliwy, wszystko, co najlepsze z młodego wina i zboża, które Izraelici przynoszą Panu jako pierwsze plony.
Pierwociny, które przynoszą Panu ze wszystkiego w ich kraju, mają do Ciebie należeć. Każdy spośród Twojej rodziny, kto tylko jest czysty, może z nich spożywać. Cokolwiek obłożone będzie klątwą w Izraelu, ma do Ciebie należeć. Wszystkie pierwociny łona matki, które oddają Panu ze wszystkiego ciała, począwszy od ludzi aż do bydła, będą Twoje. Ludzi pierworodnych każesz wykupić, jak również wszystko pierworodne zwierząt nieczystych. Wykupu dokona się w miesiąc po urodzeniu za cenę 5 syklów srebra według wagi przybytku, sykl po 20 ger. Nie każesz jednak wykupywać pierworodnego krowy, owcy i kozy. Te są święte. Krew ich wylejesz na ołtarz, a tłuszcz ich spalisz w ogniu jako woń miłą Panu. Lecz mięso ich będzie do Ciebie należeć. To jest mostek z piersi ofiarowany gestem kołysania i prawa łopatka będą Twoje. Wszystko, co odłożone jest z darów świętych, jakie Izraelici przynoszą Panu, daje na zawsze Tobie, synom Twoim i córkom. To jest należność wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla Ciebie i potomstwa Twego wraz z Tobą. Rzekł Pan do Aarona: nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju, nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi. Ja jestem działem Twoim i dziedzictwem Twoim pośród Izraelitów. Oto oddaję Lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnią w namiocie spotkania. Izraelici nie będą się mogli zbliżać do namiotu spotkania, by nie byli winni grzechu zasługującego na śmierć. Sami tylko Lewici mogą pełnić służbę w namiocie spotkania i poniosą ciężar odpowiedzialności. To jest prawo wieczyste dla waszych potomków. Lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród Izraelitów, lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymują dziedzictwa pośród Izraelitów. Potem Pan mówił do Mojżesza: tak przemów do Lewitów i powiedz im: gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana. Będzie wam to policzone jako ofiara, jak innym zboże sklepiska lub to, co napełnia tłocznie. Winniście również i wy składać Panu ofiarę z waszych dziesięcin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, coście winni ofiarować Panu, kapłanowi Aaronowi. Ze wszystkich darów, jakie wam przypadną, winniście złożyć dar dla Pana. Ze wszystkich najlepszych rzeczy odpowiednią świętą część. Powiedz im również: gdy odłożycie to, co najlepsze, będzie ono Lewitom policzone podobnie jak ofiara sklepiska i tłoczni. Możecie to jeść na każdym miejscu wraz ze wszystkimi, którzy należą do waszych rodzin. Jest to bowiem zapłata za waszą służbę przy namiocie spotkania. Gdy odłożycie z tego to, co jest najlepsze, nie będziecie ponosić żadnej winy, nie zbezcześcicie świętych darów Izraelitów i dzięki temu nie pomrzecie. Dziś przeczytamy pierwsze 20 wersetów 15 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Ten fragment ukazuje podstawowy motyw nauczania Jezusa, który kładzie nacisk na wewnętrzną przemianę serca, w przeciwieństwie do ślepego przestrzegania tradycji, którą praktykują faryzeusze. Jezus wyraźnie wskazuje, że prawdziwa pobożność i czystość przed Bogiem nie są wynikiem zewnętrznych aktów religijnych, ale są sprawą serca i ducha, odzwierciedlającej autentyczną relację z Bogiem. Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. On im odpowiedział: dlaczego i wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: czci ojca i matkę,
oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, kto by oświadczył ojcu lub matce, darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ani matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do niego: wytłumacz nam tę przypowieść. On rzekł: to i wy jeszcze niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, dostaje się do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to właśnie czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Zostańcie z Bogiem.